Dzień dobry, cześć i czołem. Hej. Sprawdzamy. Jak tam odbiór? Czy słychać nas? Dobrze widać? No, super. Dzięki. Ekstra. Super, widzę, że tutaj jeszcze dochodzicie. No i ekstra. No, jak na GG, wiadomo. Super. No to fajnie. No to kochani, zaczynajmy. Ja jestem Sylwia Mójta. Razem z Bartkiem zajmujemy się doradztwem w zakresie najlepszego rozwiązania w zakresie e-commerce, w tematach e-commerce. Na co dzień rozmawiamy z klientami w tym zakresie. Bartek dzisiaj przygotował dla nas fajny temat od pomysłu do sklepu z pierwszym produktem, więc działamy. Jak będziecie mieć jakieś pytania w trakcie, ja jestem dla Was na czacie. Następnie pod koniec, jak Bartek skończy, jeżeli ja na jakieś pytanie nie odpowiem, to odpowiemy razem z Bartkiem pod koniec, więc będzie też sesja pytań i odpowiedzi. Więc śmiało, ja się teraz wyłączam. Bartek z wami zostaje, ja będę na czacie tutaj z wami, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, a później jeszcze raz się włączę. Dzięki, piękne. Dzięki Sylwia. Halo, halo. Słychać mnie dobrze? Też możecie dać znać, czy właśnie mnie słychać. Dzięki Sylwia za wprowadzenie. Tak, jestem Bartek. Pracuję na co dzień z Sylwią i współpracuję z klientami w zakresie doradztwa przy platformach internetowych, a dokładniej przy platformie Stores. Mówimy sobie dzisiaj ten temat, który też Sylwia wspomniała, czyli od pomysłu do sklepu z pierwszym produktem. Na początku może Was powoli przeprowadzę też przez to, co chciałbym dzisiaj podczas tego webinaru poruszyć. W każdej chwili możecie też na czacie zadawać pytania i tutaj też Sylwia będzie na bieżąco odpowiadać, natomiast na końcu te pytania też takie dodatkowe, które się pojawią, też pod koniec webinaru na nie odpowiem. Czyli słychać, widzę, że słychać, widać, super. Dzięki, Ada. Więc tak, na początku sobie omówimy tak naprawdę, skąd wziąć pomysł na sklep internetowy, bo na pewno też część z Was gdzieś tam myśli o tym, czy taki sklep założyć, a tak naprawdę pomysły są gdzieś tam wokół nas, tylko skąd je wziąć, to sobie omówimy. Kolejnym punktem będzie, w jaki sposób ten sklep tworzyć, z jakiego gdzieś tam rozwiązania skorzystać i jakie są plusy i minusy rozwiązań właśnie typowo sklepowych. W kolejnym etapie przejdziemy sobie przez kreator. Pokażę Wam, jak w prosty sposób utworzyć ten sklep i dodać pierwszy produkt. No i na końcu omówimy sobie właśnie gdzieś tam, odpowiem, właśnie nie mówię, tylko odpowiem na pytania, które się pojawią w trakcie. Nie? W razie czego, znaczy łapki w górę nie możecie tutaj niestety podnosić, jak na YouTubie, ale śmiało tutaj zadawajcie pytania, jeżeli takie się pojawią. Więc lecimy. Czyli tak, od pomysłu do sklepu z pierwszym produktem. Skąd wziąć pomysł? Pierwsze, które gdzieś tam przychodzi nam do głowy, no to można spróbować zbazować na najpopularniejszych produktach, które się sprzedają w sieci. No ale skąd takie dane wziąć? Tak naprawdę w sieci jest szereg statystyk, szereg raportów, do których każdy z nas ma dostęp i na podstawie tych raportów możemy sprawdzić, które produkty, jakie branże w danym roku odnosiły największą sprzedaż. Warto też przy tym skupić się na szukaniu niszy w tych branżach. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że jeżeli produkty, chcemy sprzedawać produkty, które są najbardziej popularne, ta konkurencja w obszarze tych produktów też jest tutaj duża, więc z jednej strony konsumenci
tutaj będą jakby będziemy mieli szansę gdzieś tam sprzedać, dotrzeć do tych konsumentów, natomiast konkurencja jest na tyle duża, że tutaj kluczowa jest właśnie też nisza. Kolejną kwestią jest też komercjalizacja pasji. Warto się zastanowić też nad tym, co na co dzień robimy i czy nie warto byłoby tej pasji przekuć właśnie w sklep. Szukanie trendów inspiracji za granicą też myślę, że jest tutaj takim fajnym pomysłem, też ze względu na to, że trendy przede wszystkim docierają do nas też w dużej mierze z zachodu, więc warto tutaj robić research, jeżeli chodzi o to, co dzieje się właśnie za granicą i jakie towary sprzedają się najczęściej. Tak jak wspomniałem też na początku, przygotowałem dla Was takie zestawienie z raportu Gimios z 2023 roku. Myślę, że to też może być dla Was fajna wskazówka, w jaki obszar można pójść, jeżeli chodzi o sprzedaż w sieci. Według tego raportu najpopularniejszymi produktami sprzedawanymi online w 2023 roku były odzież, dodatki i akcesoria, na drugim miejscu obuwie, trzecie kosmetyki i perfumy, następnie książki, płyty i filmy, produkty farmaceutyczne, odzież sportowa, sprzęt RTV AGD. Tutaj bardzo dużo też w tym raporcie zajmowała sprzedaż właśnie też żywności, czyli dostarczanie posiłków poprzez Uber Eats, Pyszne.pl i tak dalej. Bilety do kina i teatru oraz produkty spożywcze też w tej pierwszej dziesiątce się znalazły. Możecie sobie sprawdzić i zerknąć, czy to, czym wy się zajmujecie na tej liście tutaj się znajduje. Oprócz tych produktów wyselekcjonowałem też na podstawie tego raportu te, które produkty używane, bo też myślę coraz większą popularnością w ostatnimi laty coraz większą popularność zdobywają serwisy takie jak Vinted, Etsy, eBay czy OLX, na których gdzieś tam odsprzedajemy starsze produkty. No i tutaj mamy takie zestawienie tych produktów używanych, jak one wyglądały i jak ta sprzedaż tutaj w nich wyglądała. Tutaj widzimy, że odzież, akcesoria i dodatki też na pierwszym miejscu bardzo dużą przewagę nad konkurencją, bo aż 70% tak naprawdę ze sprzedaży artykułów używanych to była właśnie odzież. Możecie sobie spojrzeć tutaj na tą listę. No i oczywiście zachęcam, żeby przejrzeć sobie pełen raport Gimios, ponieważ no jest tam dużo ciekawych informacji odnośnie tego, jak rynek w danym okresie wygląda. Tak? Przykładowo w 2023 roku. Ten raport też jest rozszerzony, ja wyselekcjonowałem tutaj tylko te 10 najpopularniejszych. Natomiast w odniesieniu właśnie do tego zestawienia chciałem Was zapytać, jak u Was wygląda właśnie kwestia tego, w jakiej Wy branży działacie obecnie, bądź w jaką branżę chcielibyście wejść. Przygotowałem taką ankietę, do której zachęcam, abyście tutaj wzięli udział. Sprawdzimy, czy to, co nam tutaj wyjdzie gdzieś tam z tego zestawienia na webinarze, czy to pokrywa się z tym, jak to wygląda według tego raportu za rok 2023. Natomiast, okej. Już tutaj, że rosną wskaźniki. Dobra, dajmy sobie jeszcze może 2 minuty. Teraz mogę udostępnić wyniki. O, są już. Przepraszam najmocniej. Tutaj widzicie, udało się. Możecie sobie zerknąć, jak to wygląda wśród tych, którzy są na webinarze. Natomiast przejdźmy sobie do tego, w jaki sposób znaleźć niszę w branży, w której działamy, no bo te wszystkie wskaźniki, które widzimy, no to jest jedno, ale
aby dotrzeć do klienta, no to kluczowe jest to, żeby znaleźć właśnie tą niszę, w którą się wbijemy, no bo konkurencji w sieci, musimy mieć świadomość, jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że tak jak już wcześniej wspomniałem, że warto pomyśleć o swojej pasji i zainteresowaniach i to przekuć w pasję i to przekuć właśnie w sklep. Z tego co widzę, tutaj część z Was też tak do tego podchodzi. Monitorowanie panujących trendów w sieci, jeżeli chodzi o też promocję marki, jest tutaj kluczowe i jeżeli chodzi o właśnie znalezienie tej niszy. Weryfikacja konkurencji, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, w jaką niszę się tutaj wbić. No i szukanie inspiracji na innych rynkach, to też wspomniałem o tym wcześniej. No i też analiza konkurencji. I może przejdę teraz do takich konkretniejszych punktów, bo troszeczkę tego lania wody może na początku było, ale teraz chciałem pokazać Wam narzędzia, które realnie wam mogą pomóc zweryfikować to, w jaką niszę możemy się wbić, działając przykładowo w rynkodziele, tak aby to było efektywne. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z takim narzędziem Google Trends, czy wcześniej. Możecie dać znać też w czacie. To jest narzędzie, które pokazuje nam statystyki wyświetleń danej frazy w wyszukiwarce Google. Wyszukiwarka Google tak naprawdę jest bardzo dużą skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w sieci. I myślę, że prowadząc biznes online jest to kluczowe, aby móc wbić się w te nisze, analizując właśnie wcześniej poprzez Google Trends wyniki. Z poziomu tego narzędzia bardzo prosto możemy wpisać sobie daną frazę czy produkt, który sprzedajemy i sprawdzić na przestrzeni określonego czasu, w jakich okresach dana fraza uzyskiwała dużą popularność i jak ta duża popularność jest. Możemy sobie też właśnie sprawdzić, czy występuje w danej branży sezonowość, aby zweryfikować, czy to pokrywa się z naszymi wynikami w biznesie online. Możemy sobie zestawić dwie konkurencyjne frazy i tutaj też porównać. Także jeżeli szukamy niszy, no myślę, że to też jest, to może nam po prostu bardzo, bardzo pomóc, tak? Przykładowo, pisałem tutaj frazę zastawa stołowa, akurat to jest screen, no ale widać, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo duży pik, jeżeli chodzi o zainteresowanie. To też może nam pomóc przy tym, żeby na przykład przed okresem Bożego Narodzenia zainwestować gdzieś tam w reklamy płatne czy bardziej w marketing online, aby to po prostu działało. Nie? Więc zachęcam Was, żeby sobie wejść na Google Trends, może po webinarze przejrzeć, pobawić się tym narzędziem. Na pewno wiele, wiele dobrego w kontekście Waszego biznesu tutaj to wniesie. Drugą kwestią jest analiza konkurencji, weryfikacja gdzieś konkurencyjnych serwisów w sieci. Bardzo prostą metodą jest użycie do tego wyszukiwarki Google. W wynikach wyszukiwania widzimy tak naprawdę po wpisaniu konkretnej frazy, jak dobrze wiecie, widzimy wyniki sponsorowane, czyli te, które są wzmacniane reklamami płatnymi i inwestycją właśnie w reklamy płatne, oraz wyniki naturalne, czyli wyniki z pozycjonowania. Jedno i drugie pokaże nam, czy na daną frazę mamy konkurencję i jak duża ta konkurencja jest. Warto przy wpisywaniu tej frazy używać różnych kombinacji, aby sprawdzić, w jaką niszę tutaj moglibyśmy się łatwiej wejść, gdzie tej konkurencji jest mniej. Więc też zachęcam Was do tego, żeby troszkę poszukać w Google, jeżeli tego jeszcze nie robiliście, posprawdzać, ile tych wyników wyszukiwania tutaj jest na daną frazę, przykładowo nowoczesna zestawa stołowa i w zależności od tego, jak dużo tych wyników jest, wtedy może mieć świadomość tego, że konkurencja w tym obszarze jest duża. Więc myślę, że to jest też gdzieś tam temat mocno do rozwinięcia i dopiero myślę, że tutaj gdzieś na webinarze odrobinę go liźnie, mówiąc brzydko. Natomiast na pewno pomocne artykuły i tutaj wskazówki w obszarze promowania swojego biznesu online znajdziecie w zakładce Inspiracje na CyberFolks i dokładniej w podstronie blog i e-booki. To są takie zakładki, które
które myślę, że Wam też pomogą i dadzą jeszcze wskazówek. Tutaj wspomniałem właśnie też o tym e-booku. Możemy też podesłać tutaj, myślę na czacie, link do tego e-booku odnośnie 100 nieoczywistych pomysłów na sklep. Tam w obszarze tych popularnych branż, które już działają, wyselekcjonowaliśmy właśnie obszary, którymi możecie się bardzo fajnie gdzieś tam zainspirować. Także też ten link Wam z chęcią tutaj podrzucimy. Dobra. Przejdźmy może tutaj dalej do tematu, jak stworzyć swój pierwszy sklep. Część z Was na pewno te sklepy już prowadzi, działa. Część boryka się z myślą, jak rozpocząć, jakie rozwiązanie wybrać i czy temu podołam. No, chciałem uzupełnić tutaj też to, co poruszałem na poprzednim webinarze, gdzie troszkę zgłębiłem bardziej szczegółowo ten temat. Możecie do niego też wrócić po webinarze, możemy Wam też podesłać tutaj materiał z poprzedniego. Natomiast ja wyselekcjonowałem takie dwie kluczowe gdzieś tam opcje, które mogą się pojawić, jeżeli myślimy o swoim sklepie internetowym. Sklep internetowy open source, czyli sklep tworzony od samego początku samodzielnie. Na pewno plusem jest to, że będziemy mieli pełną kontrolę nad sklepem, elastyczność w zakresie rozbudowy i funkcji. Osoby, które planują rozwijać sklep tak niestandardowo, czy planują jakieś niestandardowe funkcjonalności wprowadzić, typu jakieś konfiguratory, no to myślę, że to rozwiązanie będzie na przykład dla nich. No i też można skalować takie rozwiązanie w zależności od potrzeb, rozbudowywać i rozszerzać, kiedy taka potrzeba się pojawi. Natomiast na pewno taką słabszą stroną tego rozwiązania jest to, że koszty początkowe i operacyjne są bardzo duże. Musimy zainwestować w webmastera, we wsparcie techniczne, w koszty utrzymania, czyli musimy zakupić na przykład hosting, certyfikat SSL, regulamin i tak dalej. No i na pewno też wymaga to większych umiejętności technicznych od nas, dlatego też będziemy musieli tutaj oddelegować jakąś osobę zewnętrzną, jeżeli wcześniej nie mieliśmy doświadczenia. Alternatywą do tego jest SaaS, czyli gotowa platforma sklepowa. Takim przykładem jest tutaj też rozwiązanie Stores, które tak naprawdę mamy zdecydowanie łatwiejsze jest wdrożenie i użytkowanie tej platformy, ponieważ bazujemy już na gotowym rozwiązaniu, mamy gotowe szablony, mamy bezpłatne wsparcie techniczne i pomoc przy konfiguracji sklepu, aktualizacje też oprogramowania są po naszej stronie, czy po stronie tej platformy, z której skorzystamy zazwyczaj. Regulaminy i polityka RODO też jest w ramach usługi, w ramach Store jest całkowicie też za darmo, no i też możemy, podobnie jak w przypadku tego rozwiązania open source, skalować w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby, wybierając pakiet dopasowany do naszych oczekiwań. Czyli jeżeli mamy mały sklep, ten sklep się rozrośnie, to jest szansa, jest możliwość przejścia na pakiet wyższy i rozbudowy tego sklepu. Natomiast na co zwrócić uwagę przy rozwiązaniach SaaS? Na pewno na to, że tutaj integracja z takimi autorskimi wtyczkami, czyli rozwiązaniami typu na przykład konfiguratory, do mierzenia wielkości pomieszczenia, przykładowo, ile potrzebujemy farb do danego pomieszczenia, są takie konfiguratory, też jeden klient o takim wspominał, to tutaj na przykład może być to utrudnione, nie? Ograniczona personalizacja również, niejednokrotnie możemy tutaj gdzieś przetasować danego szablonu do góry nogami, tak jakbyśmy chcieli, no i tutaj na ten moment brak dostępności na rynki zagraniczne. Natomiast myślę, że te gdzieś tam krótkie wskazówki pomogą Wam wybrać rozwiązanie optymalne i też pokażą, że
że utworzenie tego pierwszego sklepu nie jest wcale takie trudne. Dlatego chciałbym Wam pokazać, jak ten sklep otworzyć. Dlatego zachęcam, aby każdy z Was wszedł na creator.cyberforks.pl. Ja równocześnie udostępnię ekran, abyście też widzieli, jak ja na tą podstronę wchodzę. Znaczy do samego kreatora można się dostać też z poziomu właśnie strony CyberForce głównej. Pytanie, czy widzicie ekran, bo tutaj zmieniłem źródło nadawania. Nie widzicie? Widzicie. Dobrze. Pan Marek i pan Paweł mówi, że widzimy, no to super. Możemy wejść z poziomu kreator CyberFox.pl albo po prostu kliknąć z poziomu tutaj głównej strony Wypróbuj za darmo. Tutaj w pierwszej kolejności wpisujemy adres mailowy, kolejno numer telefonu. Numer telefonu jest tam potrzebny tak naprawdę, abyśmy mogli się z Wami skontaktować w celu pomocy przy konfiguracji i tutaj doradztwa w tym obszarze. Także jeżeli będziecie uzupełniali te dane, no zachęcam, żeby uzupełnić dane prawidłowe, prawdziwe, żebyśmy mogli się do Was dodzwonić. Przechodzimy do kolejnego kroku i w kolejnym kroku możemy wybrać już gotowy szablon. Szablony są dedykowane branżom, ale tutaj nie musicie się sugerować konkretnymi branżami. Wybierzcie ten, który Wam najbardziej odpowiada. Na ten moment wybierzcie, myślę, dowolny, bo w każdej chwili będziecie mogli go później też zmienić, nie? Jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba. Ja wybrałem tutaj szablon. No można wybrać Home and Garden, ja tutaj akurat jestem fanem szablonu Standard 01. Następnie wybieramy styl. Dawajcie znać na czacie, jak tutaj jakiś krok Wam sprawia trudność, chociaż myślę, że nie powinno być tutaj trudności. Tutaj mamy Sylwię do góry, która podpowiada tak naprawdę, co możemy robić i co dalej należy wykonać, żeby przejść do kolejnego kroku. Ja tutaj w przypadku tego szablonu Standard 01 wybieram tutaj ten font Honeydew. No, uważam, że jest gdzieś tam całkiem atrakcyjny. I tą warstwę kolorystyczną. Zaznaczę, że paletę kolorystyczną można też później zmienić, dostosować do swoich oczekiwań. W kolejnym kroku mamy tutaj trzy gdzieś tam szablony minimalistyczne, standardowe i rozbudowane. One są jakby ustawione w zależności od tego, ile na głównej stronie chcecie mieć informacji umieszczonych, tak? Ile sekcji. Więc jeżeli zależy Wam na jakby takich gdzieś kluczowych elementach jak produkty i gdzieś tam slider, no to możecie wybrać ten pierwszy minimalistyczny. W następnej zakładce, mam nadzieję, że nadążamy, wybieramy dodatkowe podstrony. Tutaj już domyślnie są ustawione podstrony, te rekomendowane, dodatkowo możemy dodać informacje w formach płatności i zwrotach, reklamacjach. Przepraszam, dla klientów. No i przechodzimy do nazwy sklepu. Tutaj możecie wybrać, pisać nazwę swojej firmy albo dowolną nazwę. To nie jest też, zaznaczę, ostateczna nazwa, która będzie widoczna w pasku wyszukiwarki. Nie jest to powiązane z domeną, nie? Domenę podłączamy później. Jeszcze troszkę się pospieszyłem z poziomu tamtego, z poprzedniego kroku. Możecie dodać też logo od razu, które umieścimy na stronie. Zerknę tylko, czy jest wszystko OK. Tak, Panie Michale, tutaj już Sylwia odpisała. Dobra. W kolejnym kroku mamy tutaj tą ankietę. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, zachęcam, żeby podać godzinę kontaktu, o której możemy się do Was dodzwonić i wtedy zadzwonimy, żeby porozmawiać troszkę bardziej szczegółowo o tym, jakie są Wasze potrzeby.
Możecie równocześnie też zamknąć ten to powiadomienie. Nie? Przechodzimy dalej, klikamy tutaj, przechodzimy do panelu sklepu. Tak naprawdę w sklepie takim standardowym no musielibyśmy tutaj myśleć nad podłączeniem hostingu i takimi technicznymi sprawami. Tutaj mamy to, w przypadku Storesa mamy to gotowe. Chciałem też przypomnieć, że tutaj w każdej chwili możecie liczyć na naszą pomoc. W prawym dolnym rogu jest dostępny czat online praktycznie przez cały czas i formularz, po którym możemy poprosić o pomoc przy konfiguracji sklepu. Zachęcam do tego, żeby też tutaj, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało je zadawać. Jesteśmy dostępni też pod telefonem, który jest widoczny w kokpicie sklepu oraz pod mailem pomocno@cyberstores.pl. Przez cały okres współpracy i ten przez okres testowy, no bo tak naprawdę to, co teraz tutaj uruchomiliście, no to jest okres testowy 14 dni, macie też na darmowe testy. Nie wiem, czy to też podkreśliłem wcześniej, nie wiąże się to z żadnym gdzieś tam podłączaniem karty, subskrypcją, tylko po prostu jeżeli zdecydujecie się na rozwiązanie, no to możecie z poziomu kokpitu na nie się zdecydować i je też opłacić. Można tego dokonać z poziomu ustawień ogólnych sklepu, danych osobowych i rozliczeniowych. Tutaj uzupełniamy dane. Stores jest dedykowany firmom, ale też osobom prywatnym i też osoby, które tej działalności nie mają, śmiało mogą tutaj z tego rozwiązania skorzystać. Wraz ze skonfigurowanymi płatnościami szybkimi oraz dostawą. Tutaj podłączamy domenę, ale to też jest na ostatni krok, ponieważ w wersji tej testowej jesteśmy w trybie konserwacyjnym i niestety albo niestety no, zabezpieczamy się, tak? Przed opłaceniem usługi nie jest możliwe opublikowanie sklepu, natomiast po opłaceniu ta zakładka jest odblokowana, możemy podłączyć domenę, dodać nową domenę i opublikować swój sklep, nie? Tak to wygląda. W kolejnych krokach możecie tutaj ustawić właśnie szczegóły odnośnie ustawień prawnych, dodania regulaminów i skonfigurować płatności, ustawienia wysyłek i dodanie pierwszego produktu. No i do tego chciałem wam pokazać, jak ten pierwszy produkt prosto można dodać. No widzicie tak, możemy zrobić to z poziomu tutaj też tej zakładki, jeżeli to wszystko mamy tutaj uzupełnione krok po kroku, po uzupełnieniu danych firmy, ale możemy to zrobić też odrobinę naokoło. Więc tak, wybraliśmy szablon, powiedział ogrodniczy, no to też tutaj w kontekście ogrodniczym też przygotowałem właśnie produkt. Myślę, że tutaj też ten interfejs jest czytelny, wpisujemy nazwę produktu. Pewka plastikowa żółta. Na dole bo taki produkt zaraz tutaj zaimportuję i dodam. Opis produktu dodajemy. Warto tutaj w tym opisie zawierać frazy kluczowe, które są zawarte w samym produkcie, aby to też fajnie wpływało na widoczność tej podstrony tego produktu docelowo. Czyli tutaj no, wrzucamy akurat taki tekst testowy, lorem ipsum wrzucam, żebyście widzieli mniej więcej jak to wygląda. Tutaj można dodać też do opisu medium, czyli też jeżeli mielibyście grafikę bądź zdjęcie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Zachęcam do zapisywania szkiców, jeżeli podejmujemy jakieś kroki, żeby to nie uciekło. W prawej stronie możemy dodać główny obrazek produktu. Klikamy wybierz pliki. I dodajemy konewkę. Tutaj możemy po prawej stronie ustawić też tytuł produktu, to jest oraz adres URL pliku, jeżeli go importujemy.
Te opisy zdjęć też są ważne pod kątem pozycjonowania i tutaj wyszukiwarki Google Grafika, żeby też Google zdecydowanie lepiej traktował nasz serwis. Nie? Tutaj możemy rozszerzyć galerię produktu, dodać więcej obrazków do produktu. Nie mam akurat tutaj przygotowanej całej sesji dla tej konewki, natomiast no, możecie tutaj kilka innych zdjęć dodać. Kluczowe i fajną, myślę, że fajną sugestią jest też to, żeby te zdjęcia produktowe były przejrzyste i były na białym tle. To też jest ważne w kontekście czytelności sklepu i wskazówki w tym obszarze właśnie produktowym znajdziecie w zakładce inspiracje na naszej głównej stronie i w zakładce blog. Tam też jest fajny artykuł o tym, jak te zdjęcia produktowe przygotowywać, robić, żeby to dobrze na sklepie wyglądało i użytkownicy po prostu dla użytkowników były czytelne. Tutaj wpisujemy dane produktu. Możemy wybrać produkt wirtualny, jeżeli sprzedajemy e-booki bądź jakieś inne tego typu rzeczy. Wpisujemy kwotę, możemy wpisać też cenę promocyjną, nie ma z tym najmniejszego problemu, to też tutaj się od razu wrzuci. Wrzucamy informacje odnośnie opodatkowania tego produktu oraz kasy podatkowej, tutaj wszystko jest gdzieś tam indywidualne. Ustawiamy też, możemy ustawić SKU produktu, czyli numer magazynowy produktu, żeby też klienci mogli po SKU znaleźć ten produkt. Ustawienia wysyłki, podajemy wagę, wymiary i tak dalej. Możemy powiązać produkty z innymi na stronie. Możemy dodać tutaj też atrybuty produktów. No i też informacje do zakupu, notatkę, która będzie widoczna dla klienta przed kupieniem. Ważny jest, myślę, też tutaj krótki opis produktu. Ja tutaj też wrzucę ten lorem ipsum testowo. Natomiast tutaj też warto, aby te frazy kluczowe powiązane z produktem były widoczne. I też taki krótki opis fajnie byłoby po prostu zawrzeć. No i praktycznie tutaj mamy wszystko. Na samym dole tutaj jest jeszcze taka zakładka Yoast SEO, która pomoże nam w tym, aby powiązać ten produkt z frazami kluczowymi i pomoże nam w uzyskaniu tutaj powiązanych fraz kluczowych, co też fajnie wpłynie na widoczność w wyszukiwarce. Czyli własnym sumptem możemy po prostu budować tę widoczność w sieci. Tutaj prosto możemy dodać do utworzonej wcześniej kategorii ten produkt, zaznaczając, może też dodać nową kategorię z tego poziomu. Zapisujemy szkic. No i możemy zobaczyć, jak to wygląda w formie podglądu. Okej, i mamy tutaj już wrzucony ten produkt, jest uwzględniony rabat, jest krótki opis, jest dostępność tutaj wysoka, no bo też tej dostępności tutaj gdzieś tam już nie uzupełniałem, ale można to też śmiało edytować, możemy wybrać tutaj liczbę tych produktów i ten drugi opis, jest widoczny poniżej. Ponieważ powyżej są wrzucone też polecane inne produkty. Te produkty można tutaj śmiało też edytować. Ja tutaj bazuję na gotowych już tutaj rozwiązaniach, które były w tym szablonie, natomiast śmiało można to wszystko tutaj wyczyścić. No ale generalnie tak wygląda dodanie pierwszego produktu i krok po kroku możemy sobie tutaj ten sklep gdzieś tam rozbudowywać. No mam nadzieję, że to było dla was czytelne. Zachęcam do tego, żeby każdy z was sobie po prostu te produkty próbował dodać i przeklikał się przez ten kreator, co nam też naprawdę dopiero pozwoli wam stwierdzić, czy to rozwiązanie jest dla was i czy się z tym odnajdujecie. W każdej chwili możecie liczyć na pomoc tutaj tego pana Brodatego i nie tylko, całego zespołu Stores.
możecie zadawać pytania przez formularz i pod telefonem. A jak ten kontakt podaliście wcześniej na etapie tej ankiety, no to możecie śmiało też czekać, znaczy nie śmiało czekać, tylko zadzwonimy do Was, aby po prostu porozmawiać o tym rozwiązaniu, które proponujemy i pomóc przy konfiguracji, no i znaleźć odpowiednie gdzieś tam rozwiązanie, doradzić, co tak naprawdę na ten moment jest Wam potrzebne. Więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o dodanie produktów. Przejdę teraz do głównego okna prezentacji i wrócę jeszcze tutaj do tego kreatora, bo jeszcze kilka tutaj kwestii chciałem Wam powiedzieć. Samo to rozwiązanie, które proponujemy, Stores, no jest generalnie jest dla wszystkiego. Natomiast jeżeli nie masz działalności gospodarczej, nie prowadzisz, a myślisz o otworzeniu sklepu online, no to na pewno jest to dla ciebie i znajdziesz tutaj, myślę, prosty interfejs i pozwoli to gdzieś pojawić się w sieci. Ja tłumaczę zawsze klientom, że jeżeli odwlekamy decyzję o zaczęciu sprzedaży online, no to konkurencja potencjalna już od te dwa dni, które zwlekamy, nas wyprzedziła, więc trzeba mieć z tyłu głowy to, że z każdym dniem po prostu ta konkurencja w sieci po prostu rośnie, a robiąc to szybciej, no jesteśmy w stanie wyprzedzić kolejną konkurencję, która za nami czeka, nie? Jeżeli chcesz samodzielnie założyć i prowadzić sklep internetowy, to już wspomniałem. Jeżeli chcesz szybko zacząć sprzedawać, no bo dodanie produktu jest tutaj oczywiście bardzo szybkie. Jest to pełne wsparcie techniczne, o którym wspomniałem, przy którym tutaj pomagamy tak naprawdę klientom skonfigurować ten sklep tak, aby on po prostu też działał. Jeżeli potrzebujesz gotowego rozwiązania i nie chcesz bawić się w technikalia i jeżeli nie chcesz inwestować w dedykowany sklep i inwestować w te wszystkie koszty poboczne, które z prowadzeniem swojego biznesu online są też związane. Dobra, i teraz przejdźmy do tego, jak to wygląda finansowo, jeżeli chodzi o platformę Stores. Obecnie mamy dostępną promocję, w której drugi rok dajemy gratis. Czyli pakiet podstawowy, no to jest koszt 228 zł netto na 2 lata, co wychodzi 19 zł miesięcznie, przy przejściu nawet mniej, no bo to ten drugi rok dajemy gratis. Normalnie jest to 228 na rok. Rekomendujemy natomiast rozwiązanie, tutaj pakiet standard w kwocie 588 netto, też na 2 lata. Do końca tego miesiąca ta promocja jest tutaj aktywna, więc zachęcam, żeby po prostu sprawdzić. W zakładce Stores znajdziecie wszystkie szczegóły tych pakietów. One są dostosowane do Waszych potrzeb i tutaj nasi doradcy, między innymi ja, jeżeli zostawiliście do siebie kontakt, zadzwonimy i porozmawiamy już bardziej o szczegółach i tego, jakie są Wasze potrzeby i co na ten moment jest potrzebne. Jeżeli chcecie sklep dla 2-3 produktów typu cyfrowe albo chcecie sprzedawać jednego e-booka, no to myślę, że to rozwiązanie podstawowe na sam początek jest wystarczające, rozwiązanie pakiet start. Tak? Natomiast jeżeli myślicie o sklepie większym z perspektywą rozwoju, typu 200-300 produktów, no to myślę, że warto się zastanowić tutaj nad opcją standard. Te pakiety są w takiej samej kwocie, natomiast różnią się miejscem na serwerze, ilością miejsca na dysku, no i no, to już trzeba sobie gdzieś tam się zastanowić i my na pewno pomożemy w doborze odpowiedniego rozwiązania. Na hasło webinar, jeżeli tutaj się do Was dodzwonimy, możecie wspomnieć, że jesteście z webinaru, otrzymacie dodatkowo fajny upominek w formie niecyfrowej, ale analogowej, przesłany pocztą, więc też myślę taki mocno inspirujący przedmiot i poszerzający wiedzę, więc zachęcam, żeby sobie tutaj przetestować, no i zastanowić się, czy działamy. Kluczowa informacja jeszcze, bo o tym nie wspomniałem, sorry, że cofnę. Obecnie mamy też dostępne, oprócz opcji rocznych,
pakiety na miesiąc i na 3 miesiące. Są dostępne dla klientów, którzy jeszcze mocno się zastanawiają, a chcą potestować troszkę dłużej rozwiązanie. Więc też w zakładce Stores będą te szczegóły dostępne i my też z Wami chętnie to omówimy i gdzieś poszukamy kompromisu w tym obszarze, nie? Tak, webinar będzie dostępny w sensie wyślemy Wam też na maila link dla klientów, którzy chcieliby obejrzeć ponownie, nie? No i teraz jest sesja pytań i odpowiedzi. Także jeżeli jakieś pytania się pojawiły, no to śmiało możecie jeszcze je zadawać. Jestem dostępny, znaczy widzę, że tutaj Sylwia też na bieżąco odpowiadała, no ale jeżeli się pojawiło, no to oddaję głos może tutaj Sylwii. Dobrze, to przepraszam Was. Okej. No więc mam parę pytań jeszcze, na które nie zdążyłam odpowiedzieć w międzyczasie. Też widzę, że tutaj jak Bartek skończył, jeszcze się pojawiły, więc odpowiemy za chwilę na nie. Ale tak, Bartek, Paweł zadał pytanie, czy są jeszcze jakieś raporty, które mogą się przydać w danej branży, nie? Czyli po prostu oprócz Geniusa coś jeszcze polecamy. Jak ty to widzisz? Czy po prostu może rzeczywiście lepiej skierować na Geniusa, to jest lepszy, sprawny sposób. Geniusa jest mega, takim bardzo kompleksowym raportem, wielostronicowym. To, co zawarłem w prezentacji, to są tak naprawdę dwie strony, nawet niecałe dwie strony. Ten raport to jest 60-70 stron, ale nie więcej. Informacji o rynku e-commerce za poszczególne. Te raporty są dostępne dla każdego tak naprawdę i zachęcam, żeby po prostu pobrać sobie ten raport i przejrzeć. Tak? Tam jest wiele informacji też odnośnie tego, jaki kanał sprzedażowy gdzieś tam wybierali klienci najczęściej, jakie platformy oprócz przykładowo takich sklepowych. No, mnóstwo informacji. No tak, to mnóstwo informacji. Ja tutaj jeszcze widziałem takie pytanie odnośnie pozycjonowania. Wcześniej zostało zadane. Tak, mam to pytanie też. No więc tutaj od razu może odpowiem. Z poziomu platformy Stores mamy możliwość tak naprawdę skontaktowania się z naszymi partnerami w tym obszarze i podjęcia współpracy z udzielaniem niezależnych. To jest dodatkowa usługa, musicie o tym pamiętać. Natomiast z tego też, co powiedziałam, możecie własnymi siłami w oparciu o tutaj JOS, o tą wtyczkę oraz mnóstwo materiałów w sieci, też widoczność strony budować, po prostu używając fraz kluczowych gdzieś tam w produktach, które publikujecie, w opisach i tak dalej, nie? Tutaj było pytanie o kontakt do nas bezpośredni z Julia jeszcze. Znaczy ja mam tutaj pytania. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie, które zadał wcześniej Tomek. Może powiedz, jaka jest forma współpracy, płatności, podarków, umów z klientami w przypadku osób fizycznych bez działalności gospodarczej, więc tutaj może warto wspomnieć o Tipeju, czy też właśnie o Sendicie, Bartek. Jasne. W przypadku osób bez działalności gospodarczej, no to tak jak już też pokazałem z poziomu kreatora, też jak najbardziej można podłączyć platformę Tipeee bezpośrednio z poziomu tutaj kreatora Stores. No i podobnie można podłączyć operatora dostaw, czyli celi, nie? To jest partner do paczki dedykowany, można powiedzieć, tutaj klientom indywidualnym, czyli nie mając działalności, też możemy się wysyłać i sprzedawać i otrzymywać przez Tipeee dostępnie płatność plikiem, płatność Google Payem i tak dalej, nie? Tak, super, dzięki. Ale ja mam włączony mikrofon. Nie słychać mnie w ogóle? Halo, halo? A,
A, okej, dobra. No więc jeszcze tutaj Magda mnie pytała o te przekierowanie. Tak, Magda, bardzo możliwe, że przekierowanie nie będzie działać w wersji demo, w wersji testowej, więc to może być powód, dlaczego tak się dzieje. Dobra. Tutaj już Bartek Darek odpowiedział właśnie, jeżeli chodzi o to, o sprzedawanie przez bez firmy. Dobra. Patrzę, czy tutaj jeszcze się jakieś pytania powiedziała osób, to przepraszam. Bartek, odpowiesz? Tutaj jest pytanie odnośnie kosztów dodatkowych. Pozdrawiamy Pani Gosiu Kaszubę. Jeżeli chodzi o koszty dodatkowe, to tak naprawdę w skali tego rozwiązania waszego, o którym mówiłem, czyli przykładowo tu na rok, to jest 228 oprócz tego dość są prowizje od płatności. I to jest w przypadku startu 2% transakcji pobierane przez operatora płatności. Jeżeli będziecie te transakcje realizowali gdzieś niezależnie, no to tutaj prowizji nie będzie. Ale tutaj no, każdemu klientowi zależy, żeby po prostu szybko mógł opłacić gdzieś tam zamówienie, a platformy takie jak Tipy może nie wiem, Blika czy Google Pay. Każdy z tego korzysta przecież. Tak, ja też odpowiem na pytanie Moniki, czy po sprzedaży i za opłatę za e-booka zostanie automatycznie wysłany do kupującego? Tak, ogólnie to działa w ten sposób, że jeżeli kupujący na Twojej stronie zamówi e-booka i go opłaci, no to otrzyma go od razu na maila, tak, jeżeli to będzie zautomatyzowane oczywiście odpowiednio. I tutaj Darek też zadał pytanie, jak się rozliczamy w Urzędzie Skarbowym, jak sprzedamy za 2-4 tysiące miesięcznie na działalności niezarejestrowanej. Darek, nie chcemy odpowiadać na takie pytanie, bo nie znamy tego dokładnie pod kątem prawnym. Musiałbyś się może spytać kogoś bardziej mądrzejszego, jeżeli chodzi o takie aspekty, bo nie chcemy cię po prostu wprowadzić w błąd. Wiemy po prostu, jak to działa na niezarejestrowanej do danego budżetu. Tak to wygląda. Czy jeszcze macie jakieś pytania? Magda, nie ma możliwości na tą chwilę rozszerzania wariantów o jednostki miary, czy też o wagę. Na razie jest po prostu na sztuki, zmiany kolorów i tak dalej, tak? Czyli na przykład też jakieś produkty dodatkowe, tu powiedzmy mamy drzwi, więc dodatkowo jakieś klamki, śrubki i tak dalej, ale nie ma możliwości o jednostki miary na tą chwilę. Nie widzę nic. Tak, Greg, tutaj jak najbardziej warianty w Stores są dostępne. Ja też zalecam uruchomienie sobie okresu testowego i zobaczenia po prostu przez Was, czy to jest rozwiązanie dla Was, czy spełnia Wasze wymagania. Oczywiście my tutaj też służymy pomocą. Możemy się umówić na spotkanie konfiguracyjne 1:1 na Google Meet i przeklikać sobie również sklep. To było pytanie jeszcze o... Jak stworzyć poprawny regulamin sklepu? No, odpowiedz Bartek. Jestem wyciszona. Halo, słyszymy się? Dobra. Było pytanie też o stworzenie poprawnego regulaminu sklepu. No, tak jak wspomniałem też podczas webinaru, ten regulamin jest już tak naprawdę obowiązujący. Nasz dział prawny aby był zgodny z aktualnymi gdzieś tam tutaj rozporządzeniami, więc o to się nie musicie martwić. Natomiast zawsze możecie też dodać swój indywidualny regulamin. Magda, oczywiście będą na kolejne webinary. Kolejny webinar będzie prowadziła Magdalena Ławniczak i jak będą już szczegóły wiadome na temat dokładnego tematu, ale też daty, na pewno to będzie w przyszłym tygodniu. Dobrze mówię? Chwileczkę, sprawdzę w kalendarzu. Tak, to będzie przyszły tydzień, więc też dostaniecie na pewno mail w tym temacie i też serdecznie zapraszamy.
Greg, jeśli chodzi o dostępne warianty, no to mamy Tipeee'a, jeśli chodzi o wysyłki, to mamy apaczkę Sendy dla osób bez działalności, no i mamy jeszcze oczywiście InPost. Hosting i domena PL w cenie, tak to. Tak, Mariusz, po okresie próbnym możliwy będzie zakup w cenie promocyjnej. Jasne. To już odpowiedziałam przed chwilą. Tak. No dobra. Nie przedłużajmy w takim razie, kochani. Dziękujemy Wam pięknie za uczestnictwo. Było bardzo fajnie, Bartek. Bardzo fajnie. Testujcie. Jak macie jakieś pytania, podałam do siebie maila oraz do Bartka. Dawajcie znać, co i jak. Dzięki piękne. Na razie. Pa, pa. Hej.